Jakbyście się zastanawiali, czemu dopiero dzisiaj jest odcinek z Mniejsza z tym, to dlatego, że zobaczyłem w czwartek, że jeszcze nic nie było ciekawego na ZTM-ie i po prostu poczekałem. Tutaj, cześć, czem ząż. I zapraszam was już teraz na kolejny odcinek. Jak może zauważyliście, intro nam się zmieniło. Jest to spowodowane tym, że my listopad, czyli większość dnia dla przeciętnego człowieka to już jest noc. A właściwie duża część przynajmniej. Dzięki czemu musieliśmy też zmienić intro na już wersję nocną. Nie wiem, kiedy teraz będzie kolejna zmiana, bo jak mówiłem, coś do nie pojechał do serwisu, bo w końcu nie wiem do końca, co się zepsuło. Dobrze, po kolei lecimy. Nie ma dużo informacji. Bardzo mało informacji, ale po kolei. Najpierw mamy tarczę. No i tak, mamy tutaj sytuację. Maria cały czas na brudnie siedzi sobie na zaciszu, wywiedziła 2239 metrów i Anna kręci się dalej. 1932 metry zostały wywiercone na piątek rano. Czyli do zacisza takie już ma mniej więcej 1/5 jeszcze pozostało trasy od Konatowicza, więc nie jest źle. Na zachodnim odcinku mamy trochę inną sytuację, mianowicie Elżbieta cały czas ma pracę serwisową na Urychowie, natomiast Krystyna, tu jest inna sytuacja, bo już niedługo, albo w tym, albo w kolejnym tygodniu, dokopi się i skończy swoją podróż na najbliższe 2 lata, albo nawet 3, zobaczymy jak będzie. To znaczy, że dotrze do stacji Księcia Janusza, od stacji Urychów. Jest mniej więcej, co została jej 1/3 trasy i wywierciła 1227 metrów. I od razu odpowiadam, raczej mnie nie będzie. Ty przy dowierceniu się którejkolwiek z tych tarcz do Księcia Janusza. To jest bardzo smutne. No ale jakby to powiedzieć, niestety nie mam na to wpływu żadnego, chociaż bardzo bym chciał. I to tyle z informacji z metra, natomiast windy w metrze, czyli zupełnie co innego, mamy Księcia Janusza, winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1 cały czas, winda nowa, dworzec Wileński, winda peron zachodni, poziom minus 2, 0, przepraszam bardzo, więc windy na dworcu Wileńskim, tego już nie pamiętałem, żeby ostatnio, no ale tak czy siak, Politechnika, winda południowa na peron, poziom minus 1, minus 2, czyli trasa standardowa. I ratusz Rasenow, winda południowa na peron, poziom minus 2, 0, również na razie nie działa. Dalej dochodzimy do parku i jedź brudno. Zapraszamy na spotkanie informacyjne. Jak możecie myśleć, w związku z tym, że metro się tam buduje i inne rzeczy. Oczywiście jest to preferowane, żeby na tego typu końcach budować, parkuj i jedź. I tak też ma być tutaj. We wtorek 24 listopada wykonawca koncepcji przedstawi założenie nowego projektu Parkuj i jedź. Jedź, który planowany jest przy stacji Metro Brudno. A i oczywiście jesteśmy w ZTM już. Z powodu pandemii, COVID-a prezentacja odbędzie się online. No oczywiście chętnie bym to zobaczył. Z tego co widzę to będzie o godzinie 16 i na Facebooku. Te wszystkie pomysły zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które ze względu na sytuację pandemiczną zostaną przeprowadzone na Facebooku. Mamy tutaj link, link będzie w opisie oczywiście. Podczas spotkania autorzy zaprezentują szczegółową koncepcję, a po zakończeniu wydarzenia będzie można wypełnić anonimową ankietę na temat zaprezentowanych rozwiązań. No powiem wam, muszę to sobie wpisać do kalendarza, bo jestem bardzo ciekawy. Z tego co widzę, jest parę koncepcji, w których na przykład będzie łącznie miejsc, liczba postojów to jest 475 i miejsc dla rowerów 116. Tak, dla rowerów też powinny być już parkingi, bo no bo to niestety jest cały czas kulejąca część w naszej komunikacji miejskiej. W sensie kulejąca, jest po prostu tego trochę mniej. A przynajmniej rzadko się znajdują parkingi duże, rowerowe, zadaszone. No. Wyremontowaliśmy wejście na stację Ratusz Arsenał. Czyli to wyjście, które było otwarte, a było w remoncie, zostało wyremontowane. Co oznacza, że windy już tam działają, ale tak akurat już od jakiegoś czasu działa. Wygląda dosłownie tak samo, jakby
postawili to samo, bo postawili to samo, tylko wydemontowali, postawili nowe szyby, ale większość rzeczy nawet nie zwrócicie uwagi, że cokolwiek się zmieniło. Także tak to wygląda. Całkowita praca wynosiła 800 tysięcy złotych, czyli składam na pieniążki. No i do użytku pierwotnie została oddana w 2001 roku. Już jest taka pewna tradycja tutaj, ilekroć ja latam dronem nad winnicą, to oznacza, że w przeciągu paru dni będzie informacja od Meta, że oni latali i pokazują swój film na swoim oficjalnym stronie właśnie tramwajów. Tak się też teraz stało, latałem jakoś w poprzednim tygodniu, w poprzednim tygodniu, mam na myśli, chyba to była sobota albo niedziela, no tak czy siak. I teraz w tym tygodniu się pojawił film Tramwaj na Winnicę, już wkrótce. Nie będę mówić mniej więcej co się działo, bo jeszcze w najbliższym czasie, pewnie już w grudniu, ale się pojawi materiał, w którym będziemy pokazywać co i jak i gdzie. Oczywiście z sykutem, rzecz jasna. I mogę powiedzieć, że odcinki z Winnicy mają się pojawić jeszcze dwa w tym roku. Taki jest mój plan. Mam nadzieję, że się wydarzy. I tak samo z każdej serii z Metra mają się pojawić co najmniej jeszcze jeden odcinek. I na brudnie to będą dwa odcinki. I nie wiem, cały czas, jeżeli się pytacie, jak wygląda sytuacja z Metrem na Mory, czy tam Karolin, to nie wiem, niestety. To też mnie to bardzo smuci. Dalej mamy informacje nowe od SKM. Tak, SKM-ki też się tutaj nam rozbudowują. 15 lat SKM i bum bum. KE zatwierdziło finansowanie nowych pociągów dla Warszawy. No i tak, mamy nowe new wagi. Wyglądają inaczej. Są w tych samych kolorach co SKM, więc w sumie to się dużo nie zmieniło. Tam będzie jakieś finansowanie, 16 listopada tam podpisali. I to największy zakup w historii SKM. Nie chcę nic mówić, jak długo jest SKM, ale ma 15 lat tylko. Wartość całego zamówienia wyniesie... Boże, jakieś są chore cyferki. Prawie 700 milionów złotych. Brutto i uwzględniając dofinansowanie ze środków unijnych, wysokość będzie 202 miliony złotych, który przewoźnik uzyskał w 2018 roku z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Priorytet rozwój systemu kolejowego. Także tak, nasze SKM-ki będą miały tam jakieś dofinansowanie, co jest bardzo dobrą nowiną, bo my już długo czekamy na nową linię w Warszawie. I nie mówię tutaj o pięknej linii, jaka teraz jeździ. S90, tylko tak naprawdę nowej linii w nowe kierunki poza Warszawą. Hashtag ożarów mazowieckich. No bo Warszawa Jelonki, to też byłoby ciekawe. Dobrze, przechodzimy do informacji drugorzędnych, a mianowicie remont na Mokotowie. Na Mokotowie zaplanowano remont ulicy Efjolty-Kuli. Prace rozpoczną się w poniedziałek 23 listopada, czyli dla was powinno być to jutro, mam nadzieję. Zmieni się trasa linii 222 i pytanie za 300 punktów. Czy teraz odpowiecie, co to jest za linia, czym ona była pierwszą tą linią i taką głównie reprezentacyjną? Tak, na niej to była pierwsza chyba linia, z tego względu, na której jeździły w całości autobusy elektryczne. Tak się zastanawiałem, no fajne, elektryczne, ale piszczy. No, także tak, tak to będzie, tutaj są drobne zmiany i ten tego jest, ale to... Wiecie, po prostu trochę się zmieniła trasa. Autobusy linii L43 i L44 na dłuższej trasie. Teraz dojeżdżałem do 11 listopada. Centrum handlowe Marki, Turów oczywiście i jakieś tam się pojawiły autobusy. Znowu będą zatrzymywały się na przystankach. No bo dużo ich jest, to nie będę tutaj czytać. Ogólnie się trochę zmieniło, jak coś to macie teraz na ekranie. No i dalej od 16 listopada 2020 roku, nie 22, zmieniła się ta sytuacja, a mianowicie komunikacja szkolna i autobusy szkolne specjalne, na przykład w linii 520, teraz nie będą kursować, no bo wiadomo, cała edukacja siedzi w domu. Na Chorobowym, na Grochowskiej powstaną nowe przejścia dla pieszych. Piesi zyskają krótszą drogę do przystanków. Byłem tam raz. No, dojście do przystanków jest... powiedzmy. Będą nowe przejścia dla pieszych, dojścia łatwiejsze, ogólnie same dobre rzeczy i tu teraz zrobił nowość, bo pod zdjęciami, które wam zawsze pokazuję, są jeszcze opisy, ale niestety ja opisów nie mam, jak wam jeszcze dostawić, więc no cóż. Jeśli na Targówku modernizujemy oświetlenie na dwóch ulicach, co to oznacza? Sowa V2, czyli sowa podwójna. Mamy tutaj ulice, się zmieniają. Z tego co widzimy, 107 lamp docelowych, LEDowych, no i macie zdjęcia, sobie poglądajcie jak to wygląda. Swoją drogą tutaj mamy informację, że budżet całego projektu to jest 12,5 miliona złotych.
Większość tej kwoty, czyli 10,8 milionów złotych, pokryje długoterminowa pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach 2020-2021 roku, a jej spłacenie nastąpi w latach 2021-2026, czyli Warszawa się zadłuża na Sowy. Remontowaliśmy chodniki na Modlińskiej, płyty zastąpiły starą kostkę i asfalt. Ja szczerze powiedziawszy głównie pamiętam asfalt, ale też były jakieś tam inne akcesoria. Także tak, mamy tylko 3 zdjęcia, więc nie będę nam tutaj dalej już mówić. Wiadukt na przyczółku Grochowskim zwasaltowanym, czyli nasz ulubiony przyczółek Grochowski, powoli się tutaj dzieje. Mamy już asfalt na dole, na górze, chodniki się już powoli pojawiają, jakieś tutaj widzę, że zamknięte są ulice, teraz tak bardziej trochę. No i jest szansa, że do połowy grudnia mają już tam ponownie jeździć piesi i kierowcy, więc no czekamy, jak otworzą, to polatam tylko trochę, zdanę wam pokażę oczywiście, jak to wyglądało. To jest, już długo czekamy na to. Ulica Piastów Śląskich przejdzie w metamorfozę, nowa droga rowerowa i miejsca parkingowe. To coś, czego tu brakuje, głównie mi chodzi o pierwszą część, czyli ścieżka rowerowa. Nie mamy tutaj, będą to jakoś tutaj w najbliższym czasie tutaj budowane to. Oczywiście czekamy, mamy mapki nawet, trochę się tu pozmienia, ścieżki rowerowe, asfaltowe, ładne, nowe, no kto by nie chciał. Mamy przykłady koncepcji, dużo tutaj nawet jest pokazanych rzeczy, więc ogólnie całkiem nieźle. Jest to tutaj z części budżetu obywatelskiego, tam z tego co widzę, więcej zieleni i będą to zmiany w ciągu kilku tygodni, będzie się tutaj to działo. Zieleń dopełnia zmianę na skrzyżowaniu Mądlińskiej, Późnickiej i Ekspresowej. Mamy tutaj nowe kwiatki, nowe roślinki, nowe drzewka, jakieś rzeczy, no zielone, no nie ma jakichś betonowych chodników, zielona trawa. Ogólnie się cieszymy, ten nowy chodnik również zmienił takie rzeczy. I tu mamy ładne zdjęcia, które nam pokazują krok po kroku, co się pozmieniało. Bardzo ładnie, że nam to pokazują. Jugosłowiańska z nowym chodnikiem, drogą rowerową i chodnikiem. To... Czy oni napisali drogę za chodnikiem? Nie, to ja już podkręciłem. No, tak czy siak, to już się dzieje, już ścieżki rowerowe są. Nawet chyba nie jechałem i się dziwiłem, czemu nie ma jeszcze pasów, a to dlatego, że po prostu to jest bardzo nowe. No i tak, jak mówiłem właśnie, mamy ścieżki rowerowe, nowe dojazdy, chodniki, asfalty, tylko jeździć na rowerze. Dalej nie mamy konkretnych informacji od UEM-u, poza niższymi stawkami za ogródki gastronomiczne, czyli te, w których jedzie na przykład w restauracjach na Świętokrzyskie, gdzie jest ich pełno. Również w 2021 roku będą miały te zniżki. 75% mniej za ogródki gastronomiczne, a biorąc tutaj pod uwagę, że w tym roku wiadomo jak gastronomia miała, no to tak to wygląda. Tutaj na koniec macie jeszcze informacje ogólne od UEM-u, możecie je sobie teraz przewinąć, ewentualnie link do całego UEM-u macie w opisie, ale stwierdzimy, że to nie są zbyt ciekawe już tematy, a w politykę taką konkretną nie chcę się mieszać. To byłbym tyle zmniejsza z tym, nie jest jakiś strasznie długi, dlatego że właśnie mało było rzeczy. I co dużo nie mówić, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie to będzie Cities, bo jedno zapraszamy do Odmetra, montuję od pół roku. Może nie od pół roku, ale od 3 miesięcy na pewno. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I montuję serwer na komputerze dzisiaj. Cześć!